Szczęść Boże 3 maja 2022 roku w święto narodowe, święto ustanowienia Konstytucji 3 maja. Dziś w codzienniku nie będziemy rozmawiać o Konstytucji, nie będziemy zastanawiali się, czym ta Konstytucja dla naszego kraju była, ani z jakich pobudek powstała. Chcemy dziś skupić się na tym, co dla nas jest bardzo ważne, równie ważne jak Konstytucja dla każdego z narodów, na Słowie Bożym, bo to ustanowienie wieczne dane nam do tego, aby móc budować się, wzmacniać i posilać Słowem Bożym. Pierwsze z tych słów znajdujemy w liście do Kolosan w 1, 23 wersecie. Wytrwajcie wierze, mówi apostoł, ugruntowani i stali. Nie zachwiejcie się w nadziei opartej na Ewangelii, którą usłyszeliście, która jest zwiastowana wszelkiemu stworzeniu pod niebem. Wytrwać wierze, to znaczy płynąć łodzią naszego życia, która miotana jest czasami przez wiele fal. Fal zagrażających tej łodzi i jej egzystencji. Wytrwać w nadziei, że Bóg nas uratuje, że Bóg nas przeprowadzi, że Bóg pozwoli nam po raz kolejny bezpiecznie dotrzeć do kolejnego z portów na drodze naszego życia. Wytrwać w nadziei w Nim, który daje wzmocnienie, posilenie, który ochrania nas swoją błogosławiącą dłonią. Nie zapomnieć o tym, że to On jest sprawcą wszystkich rzeczy, które dzieją się na tej ziemi i On jest tym, który może nas uratować z wszelkiego niebezpieczeństwa. Apostoł Paweł napisał te słowa w liście do Kolosan po to, aby właśnie o tym przypomnieć. Przypomnieć o wytrwałości wierze, o ugruntowaniu i stałości, o nadziei, która płynie z dobrej nowiny Ewangelii o Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł przypomina, aby właśnie to wszystko, czego doświadczyliśmy, co jest bogactwem życia naszej wiary, przekazywać z pokolenia w pokolenie, aby mówić, jak wiernym i dobrym jest Chrystus w moim życiu, w życiu mojej rodziny, w życiu całego naszego narodu. Aby przypominać o tym, jak Chrystus ratuje, Chrystus wyzwala, przeprowadza i wyprowadza z grobu do zmartwychwstania, do nowego, lepszego życia. Czy tak czynimy? Czy jesteśmy wytrwali w wierze? Czy jesteśmy skałą, opoką? Czy jesteśmy ugruntowani i stali? Musimy zadać sobie dziś to pytanie. Skoro jesteśmy skonfrontowani z tym pytaniem i naszym życiem przez ten tekst, który przed chwilą usłyszeliśmy. Mogą paść różne odpowiedzi. Pozytywne, ale też nie będę zaskoczony, jeśli padną negatywne. Jeśli ktoś powie, nie jestem stały w mojej wierze. Moja wiara przejawia się od wielkiego dzwonu w moim życiu. Moja wiara jest tylko czasowym zrywem, po czym znowu stygnę i odsuwam się od Chrystusa. Jeśli dziś takiej odpowiedzi udzieliliśmy sobie, to jest czas, jest możliwość, aby przyjść na nowo do Chrystusa i poprosić, aby On ożywił naszą wiarę, aby wzmocnił ją w naszych sercach, abyśmy potrafili być prawdziwymi uczniami i Jego świadkami. Jeśli nimi jesteśmy, jeśli doświadczamy tego wszystkiego, jeżeli możemy wyznawać, że Jezus Chrystus jest naszym Panem, to dziś za prorokiem Izajaszem mamy zawołać: śpiewajcie Panu pieśń nową, pieśń ku Jego czci od krańców ziemi. Ta pieśń uwielbienia, pieśń radości, pieśń chwały ma rozbrzmiewać we wszystkich narodach na cześć naszego Boga. Ma być pieśnią, która pobudzi innych do działania, pieśnią, która spowoduje, że na wielu twarzach, zasmuconych twarzach, pojawi się uśmiech, na powrót w sercu zagości radość. Śpiewajcie, bo śpiew jest przejawem naszej wiary i naszej głębokiej modlitwy. Śpiew jest uwielbieniem i zbliżeniem się do Boga w tym, co często dla nas jest trudne. Niech dobry Bóg pozwoli nam dziś głośno śpiewać pieśń uwielbienia, niech ugruntuje i umocni naszą wiarę i sprawi,
że będziemy wytrwałymi w dążeniu do bycia lepszymi ludźmi, lepszym narodem przed obliczem Boga. Pomódlmy się o pomyślność nas samych i naszej ojczyzny. Łaskawy Panie i Boże, Tobie dziś przynosimy naszą ojczyznę. Kładziemy ją u Twoich stóp i chcemy prosić, abyś ją pobłogosławił. Abyś pobłogosławił każdą i każdego, który w naszym kraju mieszka. Tego, który tu mieszka od pokoleń i tego, który tu może przybył zupełnie niedawno w poszukiwaniu pokoju i bezpieczeństwa. Chcemy Ci, Panie, polecić wszystkich rządzących i prosić o mądrość dla nich. Polecamy Tobie prezydenta Rzeczypospolitej, polecamy premiera i cały rząd, polecamy naszych parlamentarzystów, senatorów, polecamy wszystkich tych, którym dobro tej ziemskiej ojczyzny leży na sercu i prosimy Cię, aby sprawując rządy w naszym kraju, sprawowali je nie dla własnego zysku, nie dla własnej popularności, ale z chęci służenia całemu narodowi, ale również i Tobie. Panie, Ty jesteś gwarantem, jedynym gwarantem naszego bezpieczeństwa. Ty jesteś tym, który troszczy się, Ty jesteś tym, który może ocalić i Ty jesteś tym, który może przynieść pokój. Dlatego o to dziś wołamy i o to Cię dziś prosimy. Zlituj się nad tymi, którzy uciekają przed rosyjskim oprawcą. Daj im pokój. Pozwól tym, którzy chcą powrócić do swoich ziemskich ojczyzn. A dopóki to nie nastąpi, spraw, Panie, abyśmy z otwartymi sercami i otwartymi rękoma gościli tych, którzy do nas przybyli. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla nas samych, dla naszych rodzin, dla miejsc, w których żyjemy. Prosimy Cię, aby Twoja miłość i Twój pokój zagościły wszędzie. Pobłogosław ojczyznę wolną. Amen. Zostańcie z Bogiem w pokoju. Dobrego świętowania.